Witamski. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dig or Die na serwis Safe Mode i dzisiaj mamy kilka planów. Chcę sprawdzić, co jest pod tą całą naszą wodą, tutaj co mamy. I spróbujemy też coś pokombinować z tymi latającymi wyspami. Ale pierw tutaj na dół, bo pisaliście mi, że tutaj pod spodem są te kryształy nasze całe. Chciałbym tutaj się wybrać. Tutaj też robimy sobie podkop, więc tym mogę, tym chyba nie mogę, niestety, dobra. Bierzemy oczywiście naszą plazmę i teraz systematycznie będziemy musieli tu chyba schodzić sobie w dół. Chyba, że jest tu jakieś zejście, takie wprost, zrobione już. Kilka razy próbowałem tutaj znaleźć to wejście. Bo tak sobie odsywowywałem już grę nawet. Bo tutaj szukałem, czy gdzieś tutaj się da radę się przedostać, tak wprost, prawda? Bez takiego większego kopania. I powiem wam, że nie znalazłem nic. Dosłownie nic, co by mogło mi mówić, że tak, tutaj panie, kliknij sobie, albo tutaj sobie spłyń i będziesz miał przejście. No właśnie, czegoś takiego nie zlokalizowałem. To oczywiście zbieram, rzecz jasna. I mnie się wydaje, że chyba nie będzie takowego prostego przejścia. Aha, może nie być. Ale dobra, w takim razie zostanie mi chyba tutaj, który... Stworzenie się takowego przejścia. Piękna sprawa, po prostu piękna. Ciekawe to samo tym, bo tam na dole są kryształy. Ja już to wiem, bo już tam schodziłem, jak mówiłem. Szybko podbijać panie do góry, okej. Okay. To skoro mam to i tak się jak samemu kopać, to chcę mieć jak najbliżej. Czyli idziemy do naszej tutaj strony. I tutaj zejdziemy sobie w dół i będziemy kopowali w tym rowie, co tutaj jest. To będzie dla mnie chyba najlepsze miejsce takiego do przekopywania się. Będę wiedział przynajmniej zawsze, gdzie to tak się znajduje. A i tu mówiliście też, że bym potworzył sobie takie tunele. Nie, to jest po prostu, że jakby tutaj stworzył, to teraz mogę sobie teraz tutaj tunel stworzyć, tak? Czy nie? Nie? Takie śluzy powietrza chciałem sobie stworzyć. O, jest, fajnie. Widzicie, udało się jakoś. Pytanie tylko takie, czy jak teraz rozwalę tutaj, czy śluza się wypełni z powrotem? Niestety, dobra, ale nieważne, mniejsza z tym, w takim razie my schodzimy w dół. Chociaż mógłbym sobie taką tutaj zasłonić i stworzyć sobie taką tymczasową śluzę do przemieszczania się tutaj, ale to nie byłoby takie głupie, gdzie tam to już jest ten nasz cały kryształ, oczywiście będziemy schodzili jeszcze niżej. Dobra, ile tej wody tutaj jest? Ej, halo! Już powoli zaczyna ona opadać? Tak, już powoli tutaj opada nam w dół. Dobra, już mamy naszą śluzę, więc możemy teraz sobie delikatnie schodzić w dół. A później będzie taki problem, że będę się tu musiał tutaj troszeczkę przekopać to. Teraz tak, to tutaj się nam odradza cały czas. Dobra, nie rozwalimy tego tym. Dobra, rozwalimy, ale mega, mega wolno. I więc w ogóle jest sens, co się bawić, widzicie? No właśnie, to idzie tak strasznie wolniutko. Tak to możemy tutaj przebierać sobie. Ale widziałem z tego co pamiętam, to akurat wykorzystywało się dosyć słabo. Więno to mnie akurat nie powinno interesować. Powinno mi się jeszcze wydawić. Tutaj już będę miał problem z wyjściem później. Stworzę sobie tutaj już takie hop-hopki. I idziemy w dół. Idziemy w dół do kolejnej komnaty. Może w ogóle tak pójdę w dół? Kurczę, nie mam platform. Fuck, safe. Nie stworzymy sobie platform. Muszę sobie schodki raz porobić. O, tutaj jest, widzicie? Tutaj mamy teren, w którym coś się dzieje. Coś tutaj jest. Więc tutaj chciałbym się przedostać oczywiście. To jest jakaś jaskinia chyba, tak? Bardzo możliwe, że to jest jaskinia. Więc tutaj podlećmy troszeczkę i spróbujmy się tutaj przedostać. Okej. Okay. No i co? To też się będzie odradzało? Tutaj są w ogóle kryształy, widzicie? Jakieś? Okej. Okay. Mrówki jakieś! Fucking shit! Co to takiego jest? Ale dobra, przejdźmy do tych kryształków. Nie wiem, czy one są ciekawe, czy będą dobre, czy nie. Ale jak ja zabiję tą mrówkę, to przecież ona mnie będzie tutaj się będzie odwracała ciągle. Fuck! One są silne! Oj, te mrówki będą mnie chyba irytować później, jak ja zacznę tu jeszcze je mieć normalnie w grze. Z tego co widziałem, one chyba szły do góry.
Fuck, noc! Żem skopał, żem skopał. Fucking shit. Żem skopał, żem skopał, żem skopał. Wiem o tym, wiem o tym, wiem o tym. Sprawdźcie. Siok. Mam tu wszystko, mam wszystko. Wszystko gotowe. Do góry. Fuck! Udało się. Rany boskie. Ale bym miał dopiero teraz przechlapane. Ale dobra. Mamy jakieś kryształki. Pytanie, co to za kryształki są? Na co one są? Teraz mrówki od dołu idą, tak? Nie powinien mrówać, ja widzę, że też mam, jest mrówka, tak? To? Nie, tu jest mrówka. Tu nas tutaj zabijam aktualnie. Ale dobra, dobra. Gdybyśmy kryształy, czyli mamy to działo laserowe. Ha! Piękna sprawa. Czy chcę to? Czy coś tam jest innego pożytego? Nic nie mam. Dobra, laserówka. Widzisz, że 20 obrażeń. Równe do tego, 20 obrażeń też ma. I to nasza skuteczność ma o wiele większą, więc no, warto, warto. Żeby takie coś strzelić, jedno przynajmniej. To damy tutaj. No i też dałoby się to gdzieś oczywiście nieść. To jest do przodu. No właśnie, to jest do przodu. Dajmy to tutaj w tym razie. O, to działko, co tutaj zebraliśmy, postawimy. Tutaj jak to nie będzie naprawiane. Tutaj postawimy. Tu powinien chyba być zasięg tak, żeby to naprawiać. Tak mi się wydaje. No i dobra. Czyli mamy jedno działko laserowe, które już jest mega, mega mocne. No i o to nam chodziło. Przemyć cokolwiek, aby zdobyliśmy z tego wyjścia, wypadł na dół. Więc teraz oczywiście przydałoby się tutaj potworzyć sobie podstawowe, czyli platformy nasze. Bo potrzebuję jakoś tutaj się dostawać już na górę później, bo no nie ukrywam, będzie nie lada problemik. Co mogę sobie wykonać jeszcze z takich lepszych rzeczy? Samobieżny karabin. Fajne, 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 czarny kryształ. A, to będzie chyba dopiero tam w piekle, nie w piekle, tylko nawet tam, gdzie jest lawa, bo jest tutaj teren z lawą. I to prawdopodobnie będzie tam. Niebiański klej będzie pewnie na górze gdzieś. Uran w ogóle nie mam żadnego pojęcia. Czarny klej, no tutaj powoli zdobyłem jakiś. To bym chciał zdobyć. Mega to bym chciał zdobyć. Rzadki będą stosowane do produkcji energii. No właśnie, nie wiem, czy nie muszę iść na dół, więc dodam sobie F5, to jest za przymigierkę. No i wracamy na dół w takim razie. Dobra, jesteśmy. Hello, hello. Dawno by tutaj nie było. Więc padamy na dół. No tak. Teraz to wszystko tutaj już jest ten. Z wodą. A nie, to się zamroziło. Dobra. No i co? Halo, zdążę, 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 zdążę. Błagam. Okej, okay, udało mi się. Czy ja będę pamiętał, że tam na górze jest to? No, to jest najlepsze teraz pytanie. Czy ja będę o tym w ogóle pamiętał teraz? Jak tu wchodzić teraz, tylko? Chyba tak. Dobry? Gdzieś na szota, fajnie. W tej chwili się patrzę tutaj jeszcze na to życie jednak. To wiecie, bo to z tym życiem bywa różnie. I nie wiem, czy nie powinienem tego teren oświetlać sobie. Ale cały ból jest w tym, że później ja i tak czy siak w tym terenie, no te lampy mi wszystkie znikną. On się rozwali. Zamrozi się cały teren. Pikachu to jest boss. Już mamy dwa bossy mamy. Tak, słyszę. Tam są robaki. A one tak chodzą. Hello. Fuck, ale ma damage. 16. Ja nie mam przecież nic, żeby sobie zmniejszyć damage w tym momencie. Naprawdę nic nie mam.
F5, zapiszmy grę. Dobra, i teraz idziemy na ukos. Chociaż mam platformy. Dobra, mam platformy, mogę iść sobie po prostu tak w dół normalnie. Gdzie ja znajdę te inne surowce? No właśnie. Muszę biegać z tą plazmą, muszę tę plazmę trzymać, bo ta plazma tutaj mega ważna dla mnie teraz. Ja serio, ja tylko idę i ciągle się patrzę za siebie. Czy tam mi nic nie lezie? Ja jestem serio w tym miejscu wydygany. Mało która mapka tak powoduje u mnie, a ta mapka to naprawdę jest mega, mega taka... Kurczę! To jest nowy teren przecież. Nie ukrywajmy już. Dobra, więc co? Chciałbym stąd się teraz wydostać tak naprawdę. Tak, żeby oczywiście nie zginąć. Byłoby fajne. Okej. Okay. Ja tutaj muszę jeszcze klikać, zmieniać sobie te bronie. Okej. Okay. Muszę iść tutaj na górę. Czyli teraz musimy tutaj delikatnie tutaj się spróbować wydostać. A czyli tutaj każda woda, która tutaj wleci, powoduje automatycznie zamarzanie. No właśnie. Czyli każda woda tutaj zamarza, tak? Czy coś tutaj jeszcze będzie ukryte w tym miejscu? Czyli tutaj mogę sobie kopać, bo tutaj nie ma wody. Nie ma co zamarzać, więc jest... Zero problema. No i dobra, teraz próbujemy stąd wyjść. Mamy duży kawałek przed sobą do przepłynięcia. Dobra, płyniemy do góry. I teraz tutaj będą rekinki pewnie. Tak, fuck, wiedziałem. Okej. Udało nam się wyjść. Będziemy mieli teraz na kolejne działka. Tak, zapomniałem oczywiście uruchomić tego. I niech to się teraz naładuje. No musimy tutaj do tego poziomu dojść. Ta woda. Ach to, ta plazma jest genialna. Ta plazma jest po prostu genialna. Okej. Jesteśmy już na górze. Doprodukujmy sobie te działka. One są też bardzo przyjemne. Tesla. To jest na prąd, prawda? Ale to jest piękne, Damage. Ile to kosztuje mnie? 5 złota. No nie no, złota nie dam. Fuck, złota nie dam. A to? To jest zaawansowana lecznicza. 2, obrażenia minus 6. Czyli a tu jedno zasilanie bierze. Wygram taką jedną nawet dla testu, dla siebie. I chciałbym tutaj ją postawić tutaj między. Zobaczymy ogólnie, jaki ona ma zasięg nawet jeśli. Tak, ej, fajny ma zasięg. Jedna taka obejmie całość. Jakbym stawił tutaj wyżej? A dawaj, nie kombinujmy. Stawiamy ją tutaj. Teraz się pytanie, czy ona tylko ma prąd. Czy automatycznie ona się podpija do prądu? Nie. Tu, tu i tu. Okej. Okay. Nice. Fajnie. Więc to już to mamy umiejscowione. Nice, przyjemnie. Teraz tylko montujemy taki jeszcze jeden. Zamontujemy go tutaj. Czyli ten rozwalimy, ten zamontujemy. No i w porządku, kurczę. Teraz to już rozumiem. Teraz to możecie mi już po prostu tutaj... no właśnie, tak zrobić, tak. Ach. Pytanie teraz, gdzie ja to zamontuję? Może bym tutaj zamontował? To sięga, ten najwyżej by objął ten pośrodku. Albo dałbym tu. Ten też postawiłbym bliżej, żeby one były jak najbliżej siebie. A ten naprawiający by postawił u góry, tak zwisające z sufitu. Tutaj. Objęłyby te wieżyczki z tej strony, albo tu, nie, tutaj by one by się rozwaliły od razu, czyli te tutaj postawię. No dobra, tak tu umiejscowimy. Mam nadzieję, że to będzie dobre ustawienie, czyli to będzie naprawiało ten przód, te będą naprawiały ten z boku bardziej, te naprawia wszystkie oczywiście i te tą górną sekcję. No dobra, wydaje się to być w porządku. Kuchnijmy tutaj, co tutaj się dzieje. Oczywiście wszystko tutaj rozwalili. Szkoda troszeczkę. No ale okej. Okay. Okej. Zabierzmy to ze sobą. Ten moduł naprawczy, bo tam on się nam na pewno się przyda. Mamy chyba dwa moduły jeszcze. Skoro to są dwa moduły, to byśmy je dali tutaj. No dajmy tutaj. Nie mamy tak za bardzo co z nimi teraz już zrobić. I muszę poczekać na kolejny dzień, bo w tym dniu już na pewno nic nie zdołam zrobić.
To jest smutne. Mega, mega smutne. Wy sobie pisaliście, żeby patrzeć, czy tam, gdzie nie pada deszczyk, tam znaczy, że są latające wyspy. Będę starał się tak robić. I że podobno w lewą stronę mam iść. Dobra, tutaj pewnie nie ma nic na samą górę, tak? A właśnie widzicie, wszędzie tutaj wyglądałoby, jakby nic nie było. Czyli mi się to widzi. Tutaj coś na pewno jest tutaj nade mną, w tym miejscu. Podobno. Tam coś będzie. O, czy ja wiem? Ale przydałoby się to sprawdzić. Czyli tutaj do góry. Halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zastałem kogoś. A, chodź do góry. No chodź, 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 chodź. Dzień dobry, cześć. Chciałem tak zrobić, żeby wiecie, przetestować, czy coś mi wleci ciekawego z nich, ale niestety tak się nie stało. Więc wracajmy i poczekajmy na kolejną falę. A później pójdziemy sobie gdzieś pozwiedzać tereny. A tak w ogóle możemy sobie wykonać teraz lepsze już nasze wzmocnione żelazne zapory, więcej wytrzymałości mają ich, większy ciężar, tak? Nie ciężar, ciężar raczej większy, czyli nic dobrego chyba. Utwardzona betonowa ściana. Okej? Okay. I teraz pytanie, czy jest kolejny poziom tego do zbierania? Chyba już nie ma, chyba już maksymalny poziom tego naszego urządzonka. To jest V5. Czy jest kolejny poziom? Tu jest trójeczka, piątka była z tej sekcji, prawda? Tutaj mamy jeszcze to. No właśnie. Gazowa skała. Ale mam 5 sztuk. Ciekawe skąd ona jest w takim razie. Teraz pójdziemy w wulkan czy w lewo? Lewo czy prawo? To jest większy problem teraz. Lewo czy prawo? Ha, nie wiem. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Ale zaraz coś wykombinujemy, tylko oczywiście musimy przetrwać jeszcze tą jedną noc. Będziemy mogli gdzieś lecieć. Tym, 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 tym. Piękna sprawa. I mróweczki od dołu lezą na nas, widzicie? Fuck, one się wspinają tak! No! To już wiemy, że odblokowanie mrówek no nie należało do mocnych spraw. Dobrze w takim razie, żeby nam wszystkie szły nam na górę. No właśnie. To jest ciekawe. Potrzebuję w takim razie te bloki najsilniejsze. Bloki najsilniejsze. Mogę się umiejscowić tutaj. Ten sposób, widzicie? Jakby ich zmusi, żeby oni szli do mnie górą. Czyli szli od jednej z tych dwóch stron. Oczywiście tak, powiecie, że mógłbym dobrze im kazać tylko z jednej strony. A nie jestem przekonany, że to by zadziałało. Więc z dwóch stron będzie chyba w porządku, prawda? No i co, jak tak będziecie faktycznie iść? Tu bym to rozwalił całe, gdyby tutaj też jednolity blok, taki sam nawet. I ten blok bym postawiał. Tu będzie najlepsze bloki, granitowa skała i aluminium. To to. Więc to są naprawdę bloki już takie mega, mega mocne. I od tego schodzi. Najmocniejsze bloki nie tylko są to mają być. Najmocniejsze. Bez nikakiej. I wtedy przynajmniej moje działka, te takie fajne, prościutkie, będą mogły w nich strzelać. No a tutaj postawimy po całości to oczywiście. No i teraz to bym chciał też tutaj zmienić, czyli te bloki tutaj, co są. Tutaj, o, podwójny taki murek jeszcze zrobić od dołu. No i teraz spróbujmy to odbudować, czyli co? Tutaj i tutaj. Następnie te pojedyncze. Czyli te najprostsze, które są, ale najprostsze, ale naprawdę są one fajne. Tu. I gdzie? I tu? Tak, żeby one po prostu bierały ten damage na siebie. Teraz damy tu i tu. Troszeczkę inne już ułożenie będzie. No i te po środku. Taki build będzie tym razem. Zobaczymy, czy to będzie dobry build, czy to jest zły build. Ale to wyjdzie nam przy kolejnej fali, czyli pewnie w kolejnym dopiero odcinku. Chyba, że patrzycie na czas. Nie, bo to średnio jest niecałe 7 minut chyba jest na dzień.
więc spokojnie to jeszcze rozgramy w tym odcineczku. Nie wiem, czy iść tam na prawo i tam szukać czegoś. Fak, serio, naprawdę nie wiem. Nie wiem, co tu się do góry znajdę. To jest zapora wzmocniona, żelazna. Weźmy ich kilka. A i co? Tymi będziemy się wspinali? Chyba tymi betonowymi, prawda? Mogę też kilka tych wzmocnionych wziąć. Czyli teraz spróbujmy to jakoś ułożyć tutaj, żebyśmy mieli to wszystko tutaj na widoku. Czyli to, oczywiście te do wspinaczki też, te tutaj z boku i te wzmocnione tutaj. No i dobra, spróbujmy teraz gdziekolwiek się wybrać. Czyli idziemy na prawo. Fuck, skacz. Dobra, okej, okay, udało się. Myślałem, że tutaj wlecę gdzieś. To by było słabe oczywiście. No i teraz idziemy do końca. Chyba, że tutaj na górę próbujemy iść. Jest to, pójdę maksymalnie w lewo tym razem. Tutaj byliśmy na tych wyspach, więc tutaj pewnie nic nie ma ciekawego. Bo te wyspy już tutaj zwiedziliśmy sobie. Fucking shit, żeś się schował. Ach, niedobra rybka. Teraz do góry, hop hop. Panie zły piesku, nie atakować tutaj. Tutaj też byłem, nawet byłem chyba na tej wyższej jeszcze górce. A tu zrobimy taki podkop pod, żeby tego mechanizmu nie ruszać. No i teraz tu poczujmy się tutaj na drugą stronę. I na pewno tutaj bym chciał sprawdzić, czy tutaj gdzieś jest ta wyspa latająca. Tylko teraz tylko myślę, że wszystko się już tutaj wyłączyło. Więc nie widzę latających wysp już. Bo już nie ma deszczu. Jak mówisz, to jest sposób na szukanie wyspy. Więc dobra, teraz chciałbym na pewno tutaj sprawdzić ten teren. To jest najwyższy punkt. Spróbujmy się tak o, po prostu podbić leciutko. A, czy coś tu w ogóle jest? Nie widzę. Podejrzewam też, że może akurat na tym poziomie już nie być nic. Ale zobaczmy jeszcze tutaj. My coś troszkę się podbijmy też w górę. Zobaczymy, czy tutaj coś zobaczymy. Coś minimalnie przynajmniej zahaczymy? Niestety, ale też nie. Może z tej strony w ogóle nic nie ma. Tu jak zlecimy w dół, to chyba wejdzie ten bosik nasz. Ten nasz krabik cały. Ale krabika mam oczywiście już ze sobą, więc... Nie ma co. Ha, no to co, lecimy wyżej, zobaczymy. Tutaj, tym przejściem naszym. Spróbujmy. A, stąd chyba dało się przeskoczyć. Tak. Tutaj nie ta strona. Fuck. Czemu? Czemu nie ta strona? Dobra, tu musimy sobie troszeczkę... Ach, poskakać tak w miarę delikatnie. Więc ja tutaj, kurczę, nigdy nie potrafię tutaj skakać w tej grze. Okej, okay, już nawet nam idzie. Nawet, okej. Okay. Dobra, jesteśmy już na tym poziomie. Jest jeszcze nad nami. Na pewno tam są latające... Ptactwo, czy latające co? Coś tam? Ptactwo, kurczę, save, zaraz się będzie ze mnie nabijać, wiem! Że tak będzie, wiem o tym. dobra, zrobimy sobie taki, taką podpórkę. Dobra, w ten sposób... Ej, nie strzelać we mnie, ja byłem grzeczny! Naprawdę byłem grzeczny. I dobra, tutaj co, budujemy się do góry, prawda? Tutaj damy te mocniejsze wzmocnienia. To się będziemy podnosili z tej strony. Tu muszę oczywiście rozwalić tego tam dziwaka. Tu i tu. I tutaj damy jeszcze wzmocnienie. A tu już pójdziemy tymi słabszymi trochę. Tutaj się podbijmy. No i dobra. A teraz chciałbym tutaj przetestować, czy coś tutaj na górze jest. Właśnie teraz akurat spada deszcz. Tak, coś jest nade mną. Tu nade mną musi być w akurasie. Tych jest bardzo co dużo. No i coś tutaj musi się znajdować.
Fuck, te lepsze są. Musi też. Coś tu jest. Coś tu jest. Widzicie? I tu jest spada nawet coś na mnie aktualnie, takiego pojedynczego. Fuck! Kurczę! Jeszcze raz. Te mocniejsze damy. I damy więcej. Ajku. Dobra, idziemy do góry. Powoli idziemy do góry. Kurczę. Będzie mi tutaj ciężko bardzo wejść. Leczenie mam gdzieś tutaj pod czwóreczką, dobra? Tak samo tak wejście do góry to jak będzie słabo. Oj. Muszę iść po kolei, bo jak widzicie, jak nie postawię tego idealnie koło siebie, to nawet zrobię. I pójdę tak z boku, bo wtedy jak pójdę z boku, będę mógł je wzmacniać od razu przy okazji. Okej, tu już są słabiutkie. I co? Dajcie radę? Nie? Tutaj jak wzmocnię? Tutaj? Halo! Czemu ty się nie dajesz wzmacniać? Gdzie to jest? Aż tak wysoko? Ej no! Nie wiem, czy jest w ogóle ci słabszymi belkami. Co ja muszę potęczyć z drewnem? Jest tu coś? Jest! Fuck, ale trafiłem idealnie wręcz. Dobra, uciekamy stąd. Nie, nie, ja tutaj muszę przyjść chyba z deskami, czyli z czymś, co ma najmniejszą wagę. Muszę się na wagę popatrzeć, żeby teraz tutaj szedł z tym razem. I wziąć jak najmniejszą wagę ze sobą. Tam coś jest, jest nade mną. Ale tu jest mega, mega wysoko. A tu najważniejsze, trudno by tam mi się dostać. To jest kurczę problem. Chyba, jakby padał jeszcze jeden deszcz, bym mógł zobaczyć, gdzie indziej jeszcze jest taka latająca, wysoka bardzo wyspa. No właśnie. To jest wielki problem teraz. Tylko pytanie jest, jak ja tutaj wrócę z powrotem do mnie, a mogę sobie tutaj zrobić wejście nawet. Już nie ma problemu, mogę sobie zrobić wejście tak już nawet i w taki sposób. Bo pamiętajcie, że już tak się jak te lepsze jednostki, czyli te nasze mróweczki, one tutaj i tak wejdą, więc nie ma problemu. Mogę sobie po prostu wchodzić w taki sposób nawet. Ile teraz to ma wagi? Ciężar 350. No, słabo, prawda? To ma 500, ja tego używałem. To ma 560, a ten? 560, a tu jest lekka 280. Z tym powinienem chodzić. Aha. Co to wymaga? Ej, to jest tanie. I tym pójdę wyżej, zdecydowanie. Mhm. I z tymi wrócimy. W kolejnym odcinku pójdziemy tam z powrotem. I te zbudujemy. Wytrzymałość ma słabo niby. I co, na wytrzymałość powinienem dać to? Te nawet. Na dolne bloki dać. Kilka. Nie wiem, czy na dwa nie powinienem iść do góry. Nie na, wiecie, nie na jeden. Na dwa pójść. No kurczę, rozpinki dużo, rozpinki dużo, tak się dostać na górę. Napiszcie mi, jakie wy macie sposoby, żeby tam się dostać, dokopać, przebić, nie wiem, na kogo najlepiej jeszcze powiedzieć. Ale ogólnie, jakie wy macie tutaj swoje własne, indywidualne techniki na przedostawanie się do tych kolejnych etapów. No to jest ciekawe. Jak to jest u was? Dobra, tu oczywiście dałem sobie schody już z dwóch stron, żeby później nie było żadnego problemu z wejściem z powrotem. Będę musiał gdzieś szybko, szybko pędzić, żeby się tam przedostać. Tu przynajmniej tą sprawę będę miał załatwioną, ale proszę tu jeszcze o atak, gdyż to głupio jest skończyć odcinek bez ataku, prawda? Głupio. Zdecydowanie. No i patrz, to jest genialne. No nie wiem, czy nie powinienem zrobić teraz tutaj jeszcze jednego bloku. To była dłuższa prosta. Ale jak widzicie, no słabiutko teraz im to idzie. Te są mega mocne. Te działka laserowe, one biorą 20. Te biorą tylko 4, one są słabe, prawda? Ale te 20, no one łoją. No mógłbym sobie te słabiutki rozwalić i je wywalić stąd z tego soku, w końcu tego systemu ogromnego. No ale to nie zrobię tego po to, bo je mam już, więc po to mam je wywalać.
A nasz generator prądu z dołu bardzo fajnie tutaj radzi. Wszędzie jest prąd. Problemu zero. Dosłownie zero problemów mam aktualnie z obroną. Chociaż nie ukrywam, jednostki są silne. Lećcie wokoło i zapraszam was tutaj do mnie. A z dwóch stron mogę sobie tutaj spokojnie iść. Zero problemu. Zero problemu. Co to ma być? Wy serio uważacie, że macie tu szansę się dostać? Nie ma szans. A tutaj nawet sens tutaj jest właśnie, prawda? Nie, tutaj. Chcę tutaj po to, żeby postawić tak naprawdę. Bo one już tutaj za dużo nam nie zrobią, ale mam je, więc te mnie postawią, może i mnie rozwalą, więc się przydadzą. Jako rozwalone oczywiście, bardziej. Teraz bym tutaj podwójny. Teraz tutaj. Tutaj była dłuższa, prosta taka, wiecie, gdzie oni muszą wejść. A jak tutaj już przyjdą do tego miejsca, to większość będą albo mocno obici, albo już po prostu będą ginąć. Nawet tam nie dojdą wręcz. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o komentowaniu. I spotykamy się w kolejnym odcinku z tej zacnej gierki. Naprawdę gierka jest bardzo przyjemna i bardzo dobrze wam się ona przyjęła. Z czego jestem mega, mega zadowolony. Cieszę się, że właśnie ta gierka ma takie ma dobre przyjęcie. Na razie wszystkim, hej, pa!